Dzisiaj się witam trochę nietypowo, bo z kamerki GoPro, zobaczcie, wstałam na wschód słońca, a to dlatego, że wyruszam na całodniową wycieczkę, 8-godzinną. Aż ciężko mi w to uwierzyć, że sama się na to zapisałam od 6 rano, ale tyle czekałam, żeby właśnie coś zobaczyć na Filipinach, zobaczyć te piękne krainy wodne, że jestem tak podekscytowana, że nie mogłam w ogóle spać. Naprawdę nie spałam ani trochę. Więc mam nadzieję, że jakoś dam radę, bo ekscytacja mnie trzyma, więc zaczynamy! Dobra, nie można mieć butów na pokładzie, więc na boso i idziemy. To był fajny widok. Przed nami ta słynna plaża Maya Bay. Jak widzicie, ona jest zamknięta już jakieś przez półtora roku. Jeszcze będzie zamknięta długo, przez 2 lata. Bo została tak zniszczona przez turystów. Przez to, że tak była licznie odwiedzana po tym filmie Niebiańska plaża. Niestety. Z tego co wiem, to kiedyś tutaj były organizowane wycieczki co chwilę, nawet na noc. A teraz tylko możemy ją podziwiać z łódki i to koniec. Dobra, to tutaj mamy jakieś 50 minut na pierwszy snorkling. Zakładam maskę i zobaczę, co tam jest pod spodem. Chodźmy. Można spotkać żółwie, ale powiem wam, że bardzo ich mało. Jak byłam na Filipinach, to lepiej to było widać, a tutaj fale są ogromne. O, ale dobrze żyje. Słuchajcie, ludzie się nie boją koronawirusa, biorą po sobie te maski, a później ktoś to myje, dezynfekuje? Pewnie nie. Warto tu było przypłynąć tak wcześnie, bo byliśmy drugą łódką, a teraz się więcej ich pojawia. Na Monkey Beach. Tutaj normalnie małpki sobie siedzą na plaży i chodzą po skałach. Wiecie co, może one są słodkie, te małe, ale i tak trzeba uważać. Ugryzie was taka małpa i trzeba iść do szpitala. Czyli kapelusz jednak się przyda, bo teraz jest 11:30 i spędzimy 2 godziny na Bamboo Island. Tutaj na tej pięknej plaży zjemy sobie lunch. Ten piękny, biały piasek jest tak gorący, że aż parzy. Nie można na boso chodzić. Czy to jest groźne i parzy? Nie wiem. Ale ta woda, no zobaczcie. Oh, jest tak czysta. Ojej. Kocham Tajlandię. Czy to raj? Czy to raj? Chyba tak. Bamboo Island w języku lokalnym nazywa się Kopai.
i w całości jest parkiem narodowym, czyli nie możemy tutaj ani nocować, ani latać dronem, ani w ogóle spożywać alkoholu. Tutaj niczego nie można robić, można sobie przypłynąć, tak jak wszystkie wycieczki, właśnie na parę godzin, spędzić dzień na tej pięknej plaży albo w dżungli, bo tutaj jest jeszcze duża dżungla z tyłu. Idę się na chwilę tam zapuścić, zobaczyć, co tam słychać. Ale tutaj podobno jest też bardzo piękna rafa koralowa. Tylko nie wiem gdzie. Muszę gdzieś jej poszukać. Powiem wam, że tutaj to jest normalnie jak w raju. Pięknie jest. Czy da się tutaj wejść w dżunglę? Co tu jest? A, szczur chyba. Jakoś mi tutaj przemknął przed oczami. Wiecie co, tu nie ma tak za bardzo ścieżki. Albo z innej strony, bo tutaj od plaży to coś nie ma. A chciałam jeszcze wejść w jakiś busz. I to już jest koniec plaży, z tego co widzę. Na środku tylko dżungla. A tam w oddali widać jeszcze inne wyspy. Dostałam lunch, wege nawet, i chciałam zjeść sama na plaży. Ale tam mnie wołają, żebym jednak podeszła, to nie będę chyba takim alienem, co? Co ja tu dostałam? Ryż z warzywami po prostu i tyle. Tak sobie. Zobaczcie, Nai Beach naprawdę jest malutka. Tylko taki skrawek plaży. O, można sobie kajaki wypożyczyć. To jest bardziej, wiecie, eko niż jakieś łódki. Ja nie jestem eko, jak widać. Ale jakie piękne otoczenie. Idę do wody. Tutaj przy samym brzegu nic nie ma prawie. Parę może rybek. Ale widzę, że wszyscy są tam. To jest już daleko. Już nie mam siły tam płynąć. Dobra, przyznaję, po powrocie od razu padłam i wiecie, jak jest po łódce, że po prostu tak w głowie się kręci strasznie, więc musiałam trochę to odespać, później trochę popracować, a teraz idę na miasto ostatni raz zjeść coś pysznego na pipi. Wracając do wycieczki, ona kosztowała 1300 batów, to jest jakieś 160 zł, ponieważ była tą szybką łódką, jak widzieliście. Taka łódka jest naprawdę bardzo komfortowa, ja się tego obawiałam, czy mogę zabrać jakieś rzeczy, sprzęt, czy to będzie bezpieczne. Bo wiecie, w takiej typowej łódce tajskiej, no tam jakaś woda wpada, wiadomo, nie ma schowków, dużo ludzi siedzi w ogóle, no jest ciasno, a tutaj było ekstra. Ja już pomijam kwestie ekologiczne, bo to wiadomo, że nie jest dobre, ale
ale naprawdę jestem zachwycona i bardzo szczęśliwa, że udało mi się tak wcześnie wstać i to zrealizować ogólnie. To ostatnie przejście przez Pipi Don. O każdej porze dnia i nocy zrobicie tutaj tatuaż oczywiście. Tararam. Teraz to jeszcze jest wcześnie, ale większość to robi sobie, wiecie, o drugiej w nocy czy kiedyś. No ciekawe. Ale te salony tutaj wyglądają jakoś tak brudno i podejrzanie. Ja tu nie byłam na żadnym masażu. A tu jest taka uliczka, no wiecie, typowo turystyczna. Bo tu ludzie przyjeżdżają się relaksować. O, tu wam pokażę moją wycieczkę. Hello. O ta, całodniowa. Ja myślałam, że na jeden dzień to będzie za dużo, ale wcale nie. Zobaczcie, ile punktów zwiedziłam. Było warto. Kupiłam dokładnie od tej pani. Ceny są ustalone z góry, więc nie macie się co targować niestety. Wszystko... O, tu można kupić. A, pan mnie minął z wózkiem, bo tu wiecie. Wożą bagaże i mówią pipipi. Ciekawe dlaczego pipi. Dobra. A tu moje ulubione miejsce. Mam nadzieję, że już mnie znają. Ostatni raz idę. Hello. Zamówiłam sobie green curry, ale taką specjalną wersję, wiecie co? Z sztucznym mięsem, które ma smakować jak kaczka. I ryż do tego. Tu jest bardzo dobry, brązowy. Ach, pycha. Uwielbiam w ogóle curry każdego rodzaju. Tutaj wszystkie mają różne. A, nie mówiłam, żeby nie ostre było. To już się boję. Bo green curry ogólnie jest najostrzejsza. Jest okej, łagodna. Idę jeszcze na koniec zobaczyć, co dzieje się przy plaży w barach, bo jeszcze chyba z kamerą tam nie byłam. Ale to tylko tak na chwileczkę, na malutką. Chociaż może tu jeszcze wrócę. Jest tutaj turystycznie, to prawda, ale jak widzieliście, dzisiaj byłam na tak super wycieczce, że chciałabym jeszcze zobaczyć coś więcej, bo na pewno jest jeszcze więcej wysp do zobaczenia i fajnych rzeczy do porobienia, więc dziękuję wam za oglądanie. Cześć!